uważam, że sensacja, szczególnie w kontekście ostatnich występów Jastrzębskiego Węgla, bo tutaj forma szła w górę, efektowne wygrane i z GKS-em Katowice i z Berlinem. Byli faworytami tego spotkania, no ale jak się jest faworytem, to czasem trzeba jeszcze się z tej roli umieć wywiązać, no dzisiaj się nie wywiązali, ale to zasługa przede wszystkim ambitnie grającego zespołu z Będzina i trenera De Rocco, myślę, bo tutaj poszukał bardzo dobrych zmian. Dwa sety nie szły i po tych dwóch setach, no wydawało się, że to się zakończy za chwilę ten mecz i będzie 3-0 dla Jastrzębia. No ale jeszcze raz się potwierdziło, że w siatkówce trzeba walczyć. Trener grał z zespołem, znalazł dobre zmiany. Dwa sety słabo grał Brazylijczyk, potem się odnalazł w tej grze. Bardzo dobrze grał Klobuchar w tych dwóch przegranych setach, potem też swoje dołożył. Nowy zawodnik. Pojawił się Kowalski na środku, też mile zaskoczył. No i to wszystko sprawiło, że nagle zespół z Będzina ożył. Wygrali seta, to ich poniosło. No a tiebreak to już były emocje naprawdę, których by się nie postydziły największe drużyny na świecie.